Jedziemy z koksem, znów grę. Klik. Jakby ktoś nie oglądał początku, to nie powiem wam, co się działo, bo nie rozumiem nic. Kurde, aresztowali go? Za co? A on jest w kosmosie pewnie. Epizod pierwszy. Bridget. O, już wstałeś. No, jakie to uczucie powrócić do świata żywych? Bez obaw. Jestem lekarzem. Koronerem. Byłym. No nieźle. Mów mi, Deadman. Zmarli są mi bliscy. Choć nie tak jak tobie. Sam osobiście nigdy jeszcze nie umarłem. Raczej bym tego nie ruszał. Nie znam się, ale wiem, że to dla twojego bezpieczeństwa. Spójrz. Jestem tu więźniem? Te kajdanki nie więżą nas, tylko łączą ze wszystkimi wokół. Nas? A, nas. Nas, Bridgesów. Jedyną nadzieję ludzkości na przyszłość. Albo, mówiąc dokładniej, na przetrwanie. Ta, gdzie jestem? Która godzina? Popatrz. Monsterek na stole? Przyciśnij kajdanki do skóry. O tak. Spokojnie. Twoje ciało nawiązało wyjątkowo dobre połączenie. Patrz, patrz. Kajdanki będą cię monitorować przez całą dobę. To znaczy, my będziemy. Pomożemy ci. Zaraz, jak to? Dwa dni? Kiedy spałeś, pobraliśmy od ciebie próbki płynów ustrojowych. O kurde. Jesteś repatriantem. Kimś bardzo wyjątkowym. Kolejny. Co z gościem z utylizacji? Węzeł centralny zniknął. Przestał istnieć. Koniec gry i tyle. Został po nim krater. Co jest węzeł? Jedyni ocalali z tej katastrofy to ty, co zrozumiałe, i twój zepsuty łącznik. Nic mu nie jest? Musimy się go pozbyć. Przestał działać. Nie przyda się. Wszyscy zginęli. Nie tylko goście z utylizacji. Mój zespół, siedziba, całe w Redefort. Każda żywa istota w centralnym. Jesteśmy teraz w węźle stołecznym. Tu będzie nasza nowa siedziba. Sudbury to chyba najlepszy wybór. Ale straciliśmy prawie cały zespół wdrożeniowy. Nie zdołali wiele zdziałać w ciągu dwóch dni. Mamy tu niezły bajzel. Na szczęście dyrektora i jego ekipy nie było wtedy w mieście, więc przynajmniej mamy rozkazy. O. No teraz nie musiał tego. Chciałbym dać ci więcej czasu, ale mam dla ciebie zadanie. Ten ślad został ci po repatriacji? A skąd masz ten drugi? Kobieta w jaskini. Rozumiem. Masz hafefobię. Nic dziwnego, że podróżujesz sam. Nikt cię nie dotyka. Hafefobia. Będę się starał bardziej uważać. Dobrze. Chodzi o pilną dostawę. Prezydent potrzebuje morfiny. Dostarczysz ją? Jaki prezydent? Nie ma już państwa. Mówisz o burmistrzu centralnego?
Nie, nic nie wiesz. Ameryka nie umarła. Prezydent jest w ostatnim stadium raka. W ciężkim stanie, ale wciąż mamy czas. Jezu, to oni się nie mają czym zajmować, ja? Tylko leczyć raka. Posłuchaj. Zrób to, a wszystkiego się dowiesz. Sam to zrób. Chętnie, ale mnie tu nie ma. Przepraszam. To tylko chiralogram. Chiralogram. A teraz czas na łzy. Reakcja na transmisję chiralną. Jestem na oddziale izolacyjnym, w dużym, trójkątnym budynku. Tu masz morfinę. Mhm. Bridges podejmuje właśnie współpracę z samym Porterem. Daj spokój. Macie tam morfinę. O co tak naprawdę chodzi? Tak naprawdę, prezydent USA chce się z tobą widzieć. Nie spełnisz takiego życzenia? Prezydent USA! Ameryka! Fuck yeah! Prezydento, el presidente. Obama. Właśnie ciekawe, który będzie. Trump tam będzie. Ale by było. Się okaże, że to wina Trumpa, że taki koniec świata się zrobił. Dobry wybór. W takim razie widzimy się na oddziale. No to się widzimy na oddziale. No i lecimy z tym. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Dane zgodne. Witaj, Sambo. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Zlecenie dla Sama Portera Bridgesa. Morfina ma być dostarczona na oddział izolacyjny i natychmiast podana pani prezydent. Pani prezydent. Sam, jeśli się zgubiłeś, otwórz mapę. Okay, ten oddział izolacyjny rzuca się w oczy. Aby tam dotrzeć, możesz ustawić znaczniki i wytyczyć trasę. Okay. Spróbuj, zobaczysz, że to pomoże. Otwórz. Jestem sam! Okej. To jest sam. Oddział izolacyjny. Umieść znacznik. No to super, to 300 metrów mam, po co w ogóle chodzi? No ale, gdzie ten znacznik? Czekajcie. To jest gdzieś przede mną, ale... Nie wiem, nie rozumiem. Czemu ja tego nie widzę? Sam, tu twój ulubieniec Deadman. Jeśli chcesz sprawdzić, czy zmierzasz w dobrym kierunku, spójrz na kompas. On zawsze wskaże ci drogę. No, jaki chyba kompas? Że zmierzasz donikąd. Tryb kompasu. No i wprost, bo w porządku teraz. Miałem opcję zaplanuj trasę, ale ja idę z wójta. W centralnym nie tylko mieściła się siedziba Bridges. Był też ośrodkiem ruchu rekonstrukcjonistów. Gdyby prezydent nie potrzebowała specjalnego leczenia, nigdy by go nie opuściła. A gdyby ona została, to my też. Wszyscy by zginęli, kurde. Gdzieś.
scenki. Ja na razie tylko przeniosłem kilka paczek, zebrałem w tutorialu jakby. I tutaj mogłem przebiec zaraz 100 metrów. I koniec 300, no przepraszam, 300 metrów. I znów będą pewnie 15 minut scenek. To jest niesamowite. Film mogliby zrobić i tyle. Jej parametry życiowe wciąż się pogarszają. Nie ma szans na wyzdrowienie? Moim zdaniem nie. Nie. Powinniśmy zacząć przygotowania. Pewnie ono chcieli z niego wyciąg zrobić. To ja, Deadman. Wybacz, taki nawyk. Musisz wiedzieć, że pani prezydent niedługo umrze. Dziękuję. To uśmierzy jej ból i pozwoli jej porozmawiać z tobą ostatni raz. Jej. Pierwszej kobiecie, która rządziła Stanami Zjednoczonymi. Musisz ją pamiętać. Wychowała cię. Nie jesteś odpowiednio ubrany. Zdejmij to przed spotkaniem. No, on ciągle gotowy do roboty jest. Mama. Mamacita. No nie, no nie, nie każcie mi tu jakiś lajków oglądać, bo przecież... Awesome, o Jezu. To tak, to jest symulator kuriera. Biuro prezydent. O kurde. Czemu oni jakieś takie liny jej podpinają? To prawa ręka prezydent i dyrektor Bridges. Pictress, pozdrawiam serdecznie, pyszny kogoś. Dzięki Pictress za subka. O, byłeś w Bridges 1. I zachęcam innych też do zostawienia. To nie trzeba was sobie przedstawiać. To jest dyrektor Bridges? Czemu ma taką maskę? Ile lat minęło? 10? Spójrz na nas. Dwóch nieśmiertelnych popaprańców. No tak. Dobrze cię widzieć. Prezydent czeka. Twoja matka, Bridget, jest w kiepskim stanie, ale na pewno cię pozna. Ale czemu on nie wie, kto im jest jego matka? Pani prezydent, sam tu jest. Damy wam chwilę. No właśnie, dokładnie. Koleś mówi, że on jest sam, a trzech typów stoi w pokoju. Sam. Wiedziałam, że wrócisz. Jak się miewasz? Ale ma kurde, piżamy to ma jeszcze z dawnych czasów. Wiem, że mnie nienawidzisz. Amelie? Wiesz, że udała się na zachód. Zajęło jej to 3 lata. Próbuje odbudować nasz kraj. Nadal się w to bawicie, co? Na dziki zachód. To ciebie chciałam tam wysłać, Sam. Mamy mało czasu. Pomóż Amelie, ona cię potrzebuje. Pomóż Amelie. Będziemy biegli na dziki zachód. Razem możecie nam pomóc odnowić więzi. Możecie nas znów zjednoczyć.
Jeśli na nowo nie połączymy sił, całą ludzkość czeka zagłada. Państwo nie jest nam potrzebne. Nie mów tak. W pojedynkę przepadniemy. Nie. Już po Ameryce. Rządzisz jednym wielkim niczym. Sam posłuchaj. Chcesz mi pomóc? Nie, ja... Glutołaka się zmieniła? Nie no, coś jej wyciekło. Kocham cię sam. Może nie faszerują tym, żeby ona przeżyła jakąś czarną mazią. Będę na ciebie czekać na plaży. Pani prezydent! O nie! Daliby już i umrzeć, co ją będę nie reaguje. Proszę pani! Pani prezydent! Tętno spada! Wytrzymaj! Tracimy ją! Tracimy ją. Czas zgonu. Star Galactica, taka pani prezydent, co? Ale ta jego siostra dziecko miała. Posłuchaj, nikt nie może się dowiedzieć o jej śmierci. Jeśli to wyjdzie, będzie po Bridges. To, co się tu stało, musi zostać w tej sali, rozumiesz? Tak, dyrektorze, ale co zrobimy z ciałem? Bez utylizacji... Tym się nie przejmuj. Spalić. Sam. Przed śmiercią prezydent zawarła z tobą kontrakt. O czym ty gadasz? Jako członek Bridges będziesz nam od teraz pomagał w odbudowie Ameryki. Chcesz mnie zwerbować? Tak jak ona, co? Udało się jej. Spójrz na rękę. Mocna symbolika. Nie sądzisz? Dyrektorze, nowotwór zajął dosłownie całe ciało. Pobranie narządów jest wykluczone, a autopsja nie będzie konieczna. Należy skremować ciało, zanim dojdzie do martwicy. W przeciwnym razie będziemy tu mieli krater. Czego chcecie? Nie mamy teraz żadnych kurierów, a zespół od utylizacji zwłok nie żyje. Ale ciało prezydent trzeba spalić. Droga z węzła stołecznego do spalarni została zniszczona przez rozpróżnię. Można tam dotrzeć tylko pieszo, przez góry. Ale stężenie chiralium jest tam olbrzymie. On na plecy ją weźmie? To robota dla specjalisty. Z Dooms. Repatrianta. Więc to tak. Dlaczego? Sam musisz się śpieszyć.
Bierz się do dzieła, samie porterze, Bridges. Musi mamę teraz skremować przez góry. Jak on ją wsadzi na plecy, to ja chcę zobaczyć, jak on będzie biegał z nią. Matka na plecy i do krematorium dokładnie. Czy ktoś tą grę gra poza mną na streamach? Wąziu, okej. Okay. Yuhi, Seto, Łosiu, Slayprox, CTSG, okej. Okay. Posłuchajcie mnie. Prezydent Strand wierzyła w amerykański rekonstrukcjonizm. Robiła co mogła, by na nowo zjednoczyć naród. Bez niej nie byłoby Bridges. Zasłużyła na pogrzeb z honorami. Ale nie możemy go wyprawić. Jeśli umrze, Ameryka również. Bez niej Bridges się rozpadnie. Słuchaj. Jej kremacja musi pozostać absolutnie ścisłą tajemnicą. No dobrze, powiedzmy, że tak będzie. Kto ją zastąpi? To koniec. Już po Ameryce. Sam Ameryka nadal żyje. Podobno umrze wraz z Bridges. My o tym wiemy, ale mamy kogoś, kto może zająć jej miejsce. Niby kogo? To nie sprawa na teraz. Ważne, że dokończymy dzieło twojej matki. Odbudujemy Amerykę zgodnie z jej wolą. Przecież właśnie po to powstało Bridges. Więc postaw ten pierwszy krok i zanieś ciało prezydent do krematorium. Jeśli na nowo nie połączymy sił, ludzkość czeka zagłada. To ciebie chciałam wysłać. Bridges to jest ta organizacja. Jest mało czasu. Kocham cię, Sam. Będę czekać na ciebie na plaży. No nie wierzę, naprawdę. To ma jakieś wspomaganie. Kieruj się na południowy zachód. Pamiętaj, że będziesz szedł przez teren wynurzonych. Zbudowaliśmy spalarnię wysoko w górach, żeby Hiralium nie dostawało się do miasta z dymem. Nie będzie łatwo donieść tam ciało. Będziemy cię monitorować. Gdyby coś się działo, pomożemy ci przez kajdanki. Muszę matkę nosić na krzesełku na plecach. Jak on ma siły na to? No właśnie, nie mogą, oni niby nie mogą ich palić tu na miejscu. Sam, mówi Die Hardman. Deadman wyjaśnił ci, jak korzystać z kajdanek. To teraz ich użyj i odszukaj spalarnię. Jest on przycisk. Odszukuję spalarnię. Zaplanuj trasę. Ale co mam robić? Ja tam mi tam nie będzie potrzebna, sobie zszedł na zim. Sam, chyba nie muszę ci przypominać, że kiedy transportujesz zwłoki do utylizacji, liczy się każda minuta. Wystarczy 48 godzin od momentu zatrzymania akcji serca i będziemy mieli nowiutkiego wynurzonego. Musisz jak buja są na tym. Już pijany. No ale ja będę cały czas musiał się... Mm-hmm.
lecimy. Krzesełko jak skrzypi. Chłop zamiast je sobie od razu poprawić, to będzie biegał jak pijany. Prezydent Bridges była symbolem amerykańskiego rekonstrukcjonizmu. Nawet kiedy państwo legło w gruzach i ludzie rozpierzchli się po całym świecie, nie straciła wiary w szansę na ponowne zjednoczenie. Naród był w nią zapatrzony i dał się porwać jej nadziei na uratowanie Stanów Zjednoczonych. My nadal wierzymy, że da się odbudować kraj. Ale możemy sobie teraz czat poczytać. Tak samo jak niegasnący zapał Bridget. I nie mogą wziąć samochodu i tam podjechać do tej spalarni. Nie mogli sobie tam drogi zrobić, tylko czas buta. Liczne wszystko jest takie, jak mówić. Czy widziałem jakichś Arabów na wakacjach? Samych Arabów widziałem na wakacjach. No jechaliśmy do spalarni, ale też jakąś kurde taką drogą, żeśmy się wyglebili, nie? Przyjemnej podróży. Czy będą vlogi, czy był prywatny? Wiecie co, nagrałem, ale no nie ma kto tych vlogów zmontować za bardzo. A nagrałem dużo materiału. Że wam pokażę później. No, będziemy to no właśnie tak. Z Arabami. Czuję się jakbym jakąś minigierkę grał, typu nie daj się zwłokom wywrócić z twoich pleców. Może chcesz zlecieć, by ktoś ci zmontował? Aha, no królik, no zleciłbym, ale nie wiem, co jakiegoś montera znajdę, to mi zmontuję kilka vlogów i go już później nie ma tego montera, bo on sam zaczyna swoją karierę. Muzyka muszę wyłączyć. O shit. No dobra, biegniemy. Dużo się w tej grze tak biega z tymi różnymi ciałami, zwłokami innymi. O Jezu. Pierna. Poszło. Matka. No ale co się może stać, jak to trup jest? Szypał, kurde, straszny. Czekajcie, bo... Czy chciałem zobaczyć, czy ja w ogóle dobrze idę? Idę dobrze. Czy na pewno ona już nie żyje? No teraz już na pewno. Mówię wam, moi drodzy, jak nie chcecie mieć reklam, to tu trzeba słupka zostawić, koniec. To już taka jest tradycja. Za to nie macie preroli. To znaczy, jak wchodzicie na kanał, to wam reklama nie wyskakuje. Możecie od razu zobaczyć, co się dzieje. Ta gra miała być jaka? Wzruszająca, a na razie jest niedorzeczna? No nie wiem, no nie wzruszyliście się, że pani prezydent umarła? Za głośno muzyka, nie jestem w stanie nic zrobić z muzyką, która leci za głośno, bo ta gra jest taka głośna. Znaczy muzyka jest taka głośna w niej. Rozpęd, co ja ci zrobię? Aha, bo ja myślałem, a to się trzyma do końca i tyle. Ja myślałem, że to się trzyma prawo, lewo, aż się wyrówna. Widzicie, ja nawet nie słyszę, co ten koleś gada, tak muzyka leci, nie da się tego przyciszyć.
Dobra, muszę tu przejść. Prawie się udało. Dobra, co muzyka się skończyła? Ty, ta matka chyba jęczy. Czy ona jęczała, czy mi się zdawało? Ona naprawdę jęczy. O co chodzi w ogóle? A to? A już chyba po dobrej stronie jestem, nie? Czy po dobrej? Jasny dzień. Chyba tu by trzeba było iść. Jedna matka nie żyje, jeszcze do spalania. Dostałem skaner terenu. Ona żyje, to spisek. Ja mi się też wydaje, że ona żyje. Jest jakiś przycisk do blokowania, aby to on tak nie rzucało na lewo, prawo, ziemię. Daleko. Ale podobno nim rzuca, bo jak jest ciało, to podobno nim rzuca po prostu. Dobra, jak to zrobić teraz? Chwyć, wspinaj się. Aha, a to tu jest drabina, ja myślę, że ją muszę położyć. Bo widziałem na filmiku jakimś było, że on ma taką drabinę na chleb. Niż bym wam się wydawało. O nie, 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 nie. Przepraszam. Jezu, nie wiem, czy ma to. Daj lajka. Kroki. Okej, okay, dobra. A więc to tu, a? Nie rozumiem, czemu ona jęczy.
coś jest nie tak z tym ciałem. Tam wszystko lata w powietrzu. Prawie się przewróciłem. Jaki system? Mogę to mam zrobić, jakiś system wybrać. O co chodzi, jaki system? O, zapisałem. A same się nie zapisują? Patrzcie, sprint z matką teraz będzie. W tej grze chodzi, żeby kurde matkę na plecach nosić, nie lubię. Umieść ciało w spalarni. Spalić. Co to? ŁD-28. Wcześniej należał do Igora. Był do ciebie podpięty tam w kraterze. Czemu tu trafił? Bo idzie do utylizacji. Centralny przepadł razem z naszą siedzibą. A wszystko przez wadliwego ŁD-ka. Widziałem log Igora. Ale przecież on żyje. Da się go naprawić i nie przeżyje sam poza kapsułą. Może ci być żal, ale decyzja już zapadła. Idzie do pieca. Dyrektor idzie zatwierdził do... rozkaz. Co za pieca? Sytuacja. Stężenie Hiralium wciąż wzrasta. Sytuacja? Chujowa. Za dużo ich. To pewnie przez ciała, których nie donieśliśmy na czas. Taki już tam mamy klimat. Możesz to przeczekać? Nie. Zbliżają się do mnie. Muszę zwiać, zanim mnie zauważą.
Sam, jeśli wchłonie cię wynurzony, dojdzie do rozpróżni. Ty wrócisz z martwych, ale po tym miejscu zostanie wielki krater. Mam pomysł. Pijawka mnie goni. Co znaczy nie? Bo co ja zrobiłem źle? Jezu, Igor tam lajka zostawił. No zajebiście, co się wydarzyło. Wrogami powoduje nagły przypodrenie, który w dużym tempie przywraca kondycję. Jednak gdy przypodrenie mija, kondycja szybko spada, więc napić się z manierki. Nawet nie wiem, jak się napija z manierki. Sikaj się, bo kondycja ci szybko spada. Nie wiem, jak tam ich miałem ominąć, ale ominąłem ich. Czekajcie, bo tu jest.
tracisz dużo krwi, dobra. Jest git, no. Czyli poruszaj się po cichu, a w języku SWAT oznacza... Nie no, no bo ja nie zdążyłem się poruszać po cichu, bo zanim oni dali tutorial, w jaki sposób się poruszać po cichu, to ja już byłem dawno, już mnie gonili, no. To tak nie działa, no. Muzyka. Polska górą. Muzyka jest spoko, tylko... O, Poznań. Czekajcie, co znaczy? Co to jest to takie R? Nieźle musiał Monster Energy posmarować, żeby ich tak umieścili w grze. No i dobra, i uciekamy. Pani prezydent też piła Monsterka. Oni wszyscy piją Monsterka i tak świat wygląda, no, więc jak będziecie pili, to tak się skończy. Dobra, muzyczka on. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Witaj w węźle stołecznym. Udaj się do centrum dystrybucji. Węzeł stołeczny. Staw. Wróć do centrum dystrybucji. Kompas pokaże ci, gdzie iść. Dzieje się. O moi drodzy, dzieje się. Tęcza znikła, to znaczy, że wszystko jest dobrze. To prawdziwy cud, że zdołaliście wrócić. Kiedy ktoś z Doom złączy się z EUD, emocje i wspomnienia nakładają się i wzmacniają. Nasilają się lęki i stres. Łatwo się wtedy wpędzić w naprawdę beznadziejną sytuację. Przykro mi. Ten Eudek przeszedł już zbyt dużo. Trzeba go zutylizować. O, sam, umyj się i chodź do gabinetu prezydent. Jest sprawa. Eudek do utylizacji. Zasnąć. Pora już zasnąć.
Bąbelkowi. Ocena C, bo co, bo nam matka kilka razy upadła? Sam! Przecież ci mówiłem, że Dooms i Eudeki to kiepskie połączenie. Chyba powinieneś się umyć. Jesteś cały w Hiralium. Nie pokazuj się tak, prezydent. O czym ty mówisz? Ona nie żyje. Jesteś zły. Chodzi o tego Eudeka. Wal się, szukaj innego frajera. Ale przecież żyje. Żyje dzięki tobie. Nie, ja żyję dzięki dzieciakowi. Ty też. Skoro tak, spróbuję pomóc. Pozdrów panią prezydent. Mają nową panią prezydent? Nie mogę odpalić punktów kanału, bo to trzeba jakiś kanału. Wracać. Spójrz, to łapacz snów. Zakładaj go do snu, uchroni cię przed koszmarami. Zawsze będę przy tobie. Matka. U tego siostra, Abelia. Czekajcie, 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 bo to jest stop, musimy zrobić. O, stop, stop, pauza, pauza. Okej, pauza, przerwa.